powstała już cała masa porad o tym jak inwestować jak Warren Buffett, jak dobrać spółki do portfela jak Warren Buffett jedne są mniej uniwersalne drugie bardziej uniwersalne, ale to nie to jest według mnie kluczem kluczem nie jest zrozumienie jak Buffett, Lindt czy Dryhouse dobierali spółki do swojego portfela, tylko zrozumienie jak myśleli oni o całym rynku i jakie było ich podejście do inwestowania to zasady są ponadczasowe, a nie sam proces doboru spółki, bo ten potrafi zmieniać się w czasie, zwłaszcza w czasach rynkowych obsunięć. Inwestor powinien o tym pamiętać. Ja nazywam się Piotr Cyncyk i w ciągu tych najbliższych kilku minut spróbuję przynajmniej zmienić chociaż trochę Twoje podejście do inwestowania. Niezależnie od tego, na której legendzie inwestowania postanowimy się oprzeć, to w podejściu większości z nich znajdziemy ten sam mianownik. Zanim jednak przejdę do tych przemyśleń, chciałem na początku zaprosić Cię do udziału w grze inwestycyjnej Turbo Wyzwanie. Gra bezpłatna, ale nagrody całkiem pokaźne i zdecydowanie niedarmowe, bo wygrać można rowery, hulajnogi czy zegarki. Naprawdę dobra okazja do tego, żeby potestować sobie na sucho, jak działa cały rynek. Patronuję temu wydarzeniu i sam też wezmę w nim udział, mówiąc w co akurat zdecydowałem się zainwestować. Konkurs główny rusza już 17 października i trwa do 28 października. Rejestrować można się przez cały czas, ale nie warto czekać, no bo kto szybciej się zarejestruje, ten będzie miał więcej możliwości do tego, żeby w tych nagrodach, żeby po te nagrody faktycznie sięgnąć. Po więcej szczegółów i link do rejestracji odsyłam ci już bezpośrednio do tego wpisu, który teraz widzisz, oraz link do tego wpisu znajdziesz też w opisie tego filmu. Więc jak tylko skończysz oglądać to nie zwlekaj, tylko rejestruj się. No a wracając już do tematu głównego. Przedziwna ludzka natura próbuje przekonywać inwestora każdego, że dziś jest inaczej, że ten kryzys jest inny, że w sumie każdy kryzys jest inny, że wszystkie poprzednie mądrości już nie obowiązują, bo przecież świat się cały zmienił. Gdyby tylko więcej osób potrafiło walczyć z tym przeświadczeniem to na pewno mielibyśmy więcej rynkowych milionerów. I tu z góry warto zaznaczyć, że te objawione prawdy nie dotyczą oczywiście krótkoterminowych spekulantów i traderów, ale 99,9% z Was nie jest lub nie powinna być tymi spekulantami. Niestety większość przekonuje się o tym dopiero po stracie. Lepiej późno niż wcale. No więc, jakie należy przyjąć zasady, żeby osiągnąć ten długoterminowy sukces inwestycyjny? Przede wszystkim myśl o akcjach jako inwestycyjnych. W swój własny prywatny biznes. Giełda to naprawdę niesamowite miejsce. Jej największą zaletą i największym przekleństwem zarazem jest jej płynność. Ludzie Lubią inwestować w nieruchomości. Myślę, że to dlatego, że w nieruchomościach nikt co 10 sekund nie przybiega do nas z nową ofertą odkupu tej nieruchomości. Gdyby tak było i codziennie przez tydzień albo miesiąc, co 10 sekund przybiegałaby do ciebie nowa osoba i mówiła, że odkupi od ciebie mieszkanie, dając coraz niższe ceny, to być może po jakimś czasie zacząłbyś się zastanawiać, czy faktycznie nie warto tego sprzedać, żeby później może odkupić to trochę taniej. No w końcu ewidentnie rynek nie chce tego twojego mieszkania po takiej cenie, po jakiej myślałeś, że jest warte. Myśl jednak o inwestowaniu, jako inwestycji w prywatny własny biznes. Trochę jakbyś raptem zainwestował i postawił sobie budkę z kebabem. Jedyne co różni inwestowanie w akcję cudzej budki z kebabem, a inwestowaniem w swoją własną budkę z kebabem jest to, że w tej Cudzej budce z kebabem najczęściej nie pracujesz. Gdybyś jednak zainwestował w taką swoją własną budkę, to czy faktycznie oczekiwałbyś, że za tydzień, albo za miesiąc, albo nawet za kwartał będziesz na niej już zarabiać i będziesz na niej do przodu, nawet gdyby jakimś cudem miało to miejsce? To czy sprzedałbyś ją sąsiadowi, który akurat przyszedł i powiedział, że odkupię od ciebie za 2% więcej. No wątpię, a jednak na rynku chcesz to robić ciągle. Tymczasem Peter Lynch jasno powiedział, że spółki, które dały mu najlepszy zysk w historii, były spółkami, które miał w portfelu po 3 do 5 lat. Nie po 3-5. Tygodni. Po drugie, w długim terminie cena akcji zawsze odzwierciedla fundamenty biznesu. Naprawdę głęboko wierzę w to, że rozsądnym, aktywnym zarządzaniem da się pobyć w długim terminie szeroki rynek. Zresztą jest wiele przykładów y, ludzi, inwestorów, którym udawało się to konsekwentnie przez wiele lat, no ale dopiero patrząc na długi termin. I Jednocześnie każdy z nich miał okres, w którym jego portfel zachowywał się gorzej niż ten szeroki rynek. Jeśli jednak pamiętasz, że w długim terminie cena akcji zawsze odzwierciedla fundamenty biznesu, które za nim stoją, to Twoje szanse na długoterminowy sukces inwestycyjny zdecydowanie rosną. Rynek w krótkim terminie e, potrafi wynieść spółkę pod niebiosa, a chwilę później zrzucić ją e, w otchłań. Jeśli jednak w tym czasie firma dalej się rozwija, e, biznes dalej konsekwentnie rośnie, to inwestor w ogóle nie powinien, długoterminowy inwestor w ogóle nie powinien się tym przejmować. To trochę jak Wyprowadzanie psa na spacer. Niech pies w tej analogii będzie ceną akcji, a wyprowadzający tego psa będzie fundamentami spółki. Raz pies będzie szedł przed wyprowadzającym, a raz za wyprowadzającym. To jednak wyprowadzający zawsze decyduje, gdzie ten pies finalnie dojdzie. I tak samo jest na rynku akcji. Jeśli kupuję spółkę do portfela długoterminowego, a jej cena spadła, ale jej fundamenty biznesu pozostały niezmienione, to taka spółka nie zostanie wyrzucona z mojego długoterminowego portfela. Dlaczego miałbym pozbywać się udziału w biznesie, który się rozwija? Nie chodzi o to, że masz się nigdy nie pozbyć już spółki, której cena spada. No, jeśli cena spada, a fundamenty się pogarszają, i widzisz, że perspektywy na kolejne miesiące, kwartały, lata są coraz gorsze, no to wtedy trzeba się z taką spółką z portfela pożegnać. Ale sam spadek kursu nie powinien być w takim wypadku żadnym uzasadnieniem do tego, żeby Sprzedać. Jeśli myślisz o tym, że spadło i dlatego sprzedasz, może później odkupisz taniej, to być może odkupisz, a być może nie odkupisz. Lubię tu przytaczać badanie, które swojego czasu przeprowadził Wesley Gray, sprawdzając, jakie wyniki osiągnąłby inwestor, potrafiący przewidywać przyszłość, zakładając, że wiedziałby on dokładnie, jakie spośród wszystkich spółek na rynku w Stanach osiągnął najlepszą stopę zwrotu za 5 lat od dziś oraz jakie osiągną najgorszą stopę zwrotu. Inwestor ten miałby kupować najlepsze, a do tego grać na spadki tych najgorszych. No więc taki idealny miks tego, co można sobie wyobrazić. Do swojego portfela miałby wracać za 5 lat i po 5 latach z powrotem robić dokładnie to samo, znowu znając przyszłość, która będzie. Myślę, że każdy z nas oddałby wszystko za taką wiedzę dziś. Okazuje się jednak, że nawet taki wszystko wiedzący inwestor, który kupił najlepsze, i obstawiał na krótko, najgorsze, notował w krótkim terminie okresy gorsze niż cały rynek. To dane, które naprawdę wyrywają z butów. Wiedząc wszystko, zdarzają się nawet okresy w krótkim terminie, gdzie taki perfekcyjnie skonstruowany portfel radziłby sobie nawet 50% gorzej od całego szerokiego rynku. No w tym momencie myślę, że każdy byłby bliski rzucenia ręcznikiem i powiedzenia koniec. Każdy powinien mieć to badanie z tyłu głowy i pamiętać o tym, gdy jego spółki osiągają tymczasowo gorsze wyniki na rynku, ale wciąż radzą sobie bardzo dobrze w swoim biznesie i mają bardzo dobre biznesowe perspektywy. Polecam całe to badanie. Badanie nazywa się Even Girl would get fired as an active investor i opisywaliśmy je zresztą już w innym odcinku, który znajdziesz dokładnie tutaj przed sobą. Po trzecie, rynkowa zmienność to Twoja. Szansa. Ludzie nie lubią Bessy, wyceny spadają, portfel świeci na czerwono, a ty liczysz straty. Ale prawda jest taka, że w Bessie zarabia się najlepiej. I było o tym zresztą już jeden odcinek, który teraz widzisz przed sobą. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, to zapraszam. Ludzie nie lubią Bessy, bo na giełdzie panuje błędne przekonanie, że aby zarobić mógł ktoś, ktoś musi stracić. Ale giełda nie jest grą o sumie zerowej. Rynek instrumentów pochodnych jak najbardziej tak, ale sama w sobie giełda nie. Nikt nie musi Musi stracić, żebyś ty na giełdzie zarobił. Giełda jest tak wspaniałym narzędziem do budowy majątku, że wszyscy mogą zarobić. I nikt nie musi wcale stracić. Okresy bez spadków i związana z nimi zmienność to czas, kiedy możesz kupić dobre akcje po wiele niższych niż normalnie cenach. Ma to wszystko jednak swoją cenę. Musisz ten okres przetrwać. Nie bez powodu Peter Lynch mówił, że najważniejszym organem dla inwestora wcale nie jest jego głowa, tylko jego żołądek. Mark Sellers z kolei, jeden z zarządzających funduszami hedgingowymi, wygłosił na Harvardzie dla studentów MBA bardzo ciekawy wykład, w którym stwierdził, że najważniejszą cechą dla inwestora, który chce pobić, Rynek. Jest umiejętność poradzenia sobie ze zmiennością bez zmiany swojej strategii. I ten drugi element jest najbardziej kluczowy, i to na tym drugim elemencie. Upada najwięcej osób. Doświadczając spadków na rynku, wytrwanie w swojej strategii inwestycyjnej jest absurdalnie wręcz trudne. Bardzo nieliczni inwestorzy są w stanie wówczas poradzić sobie ze zmiennością niezbędną do tego, żeby osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. To efekt postawienia znaku równości pomiędzy zmiennością a ryzykiem, tymczasem jedno z drugim nie ma nic wspólnego, bo zmienność to nie ryzyko, tylko szansa. I warto o tym pamiętać. A jeśli ten odcinek Ci się podobał i w jakimś stopniu otworzył Cię na zmianę swojego podejścia inwestycyjnego, to nie zapomnij, żeby zostawić łapkę w górę, kliknąć ikonkę dzwonka i kliknąć guzik subskrybuj. Dzięki temu my też będziemy wiedzieć, że tego typu materiały Ci się podobają, chcesz ich więcej i żeby nagrywać je jeszcze częściej. Na sam koniec chciałem jeszcze serdecznie zaprosić Cię do naszej strefy premium w DNA, gdzie już ponad 450 inwestorów codziennie jest z nami, czyta dodatkowe analizy, czy to spółek polskich, czy zagranicznych czy całych sektorów i dzięki temu wykorzystuje je do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych. Spotykamy się też co dwa tygodnie na specjalnym webinarze, gdzie mówimy sobie o sytuacji rynkowej. Mamy zamkniętą grupę, w której wymieniamy się informacjami na co dzień, co tam na rynku jest słychać i co akurat na rynku jest ciekawego. A do tego wszystkiego pokazuje swój własny portfel, długoterminowy portfel inwestycyjny i krótkoterminowy portfel inwestycyjny. Więc niezależnie od tego, czy jesteś krótkoterminowym spekulantem, czy długoterminowym inwestorem, to na pewno Znajdziesz coś dla siebie. Są tam tylko prawdziwe transakcje, zero wirtualnej gotówki, wszystko robię na swoich własnych oszczędnościach. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to tutaj dokładnie znajdziesz link oraz w opisie tego filmu, gdzie wystarczy wejść i wszystko sobie doczytać. Na dzisiaj to tyle, dzięki i do zarobienia.